Siemano, witam Was. Dzisiaj zajmę się montażem takiego oto rekinka zamiast tego standardowego bata, który widać. Tu. Jest to rekinek z uszczelką. Jak widać, kolor trochę inny niż auta, ale to nic. Zbliżonym mniej więcej. W zestawie mamy taką taśmę, żeby tutaj przykleić ten rekinek, oraz śrubkę i nakrętkę. Pierwsze co, to zdemontuję tutaj starą antenę. Ją jak wykręcimy, w tym przypadku ją trzeba wyciągnąć do góry. Już niekoniecznie będzie chciała współpracować. O! Tak to wygląda tutaj. I to musimy po prostu wyszarpać. Przynajmniej ja tak robię i się, jak widać, nic nie stało tutaj. Bo u mnie jest to antena, którą możemy złożyć, jeżeli będzie taka potrzeba. Ja zostawiam w górnym położeniu, antenę odkładam. Tutaj muszę wszystko wytrzeć. Auto trochę mokre jest. Mamy pogodę, jaką mamy. Więc ja to wszystko wycieram, odtłuszczam. Tego nie trzeba czyścić, bo tego i tak nie będzie widać. Sprawdzam jeszcze, czy to przykryje. Tak, jak najbardziej, będzie ok. Teraz trzeba będzie wymierzyć mniej więcej położenie. Tu na boki niewielki ruch mam akurat. Dosłownie pół centymetra. Więc trzeba będzie ustalić tutaj tył, chociaż tutaj też 2 cm jest to czy w to. Także ja tutaj przykleję taśmę, obrys taki, ale najpierw odtłuszczę. Tu mam zwiewacz hamulcowy w buteletce, także odtłuszczamy. Najlepiej pewnie byłoby to zrobić papierówką, ale ja takiej nie mam. Gdzieś się wcięło. Więc muszę sobie poradzić tak. Tutaj na razie. Powinno być ok. No i biorę się za klejenie. Ale najpierw tutaj odtłuszczam w środku plastik, przyklejam już taśmę. Dobrze. No i teraz pozostało nam tutaj przykręcić to. Myślę, że tak będzie ok. Więc biorę śrubkę, nakrętkę. Można bez tego łapać. Można by było w sumie bez tej nakrętki. Ale ja złapię, już będzie trzymało. Tutaj jest ósemka. No i krzyżak. O. Będzie trzymać. I teraz tutaj wkręcamy. Ja to zrobiłem w ten sposób. Można najpierw tutaj wkręcić, później skontrować sobie nakrętką. Nawet u mnie wyszło praktycznie. To można zgiąć trochę do dołu. Jak widać, trzyma. Przymierzamy. Miało być mniej więcej w ten sposób.
Więc tak trzeba będzie przykleić. Jeszcze z tyłu zaznaczę. I odklejam. Mamy, ale tutaj nam przeszkadza, więc zrywamy. Przykładamy sobie do tego, co odmierzaliśmy. Jak będzie 2 mm różnicy, to tam nie zrobi różnicy. Ale lepiej, żeby było podług tego, co zaznaczaliśmy. Czyli u mnie w ten sposób. Już się trzyma, odklejam tutaj taśmę. Można oczywiście sobie silikonem jeszcze to doszczelnić. Ja tego nie będę robił. Jak będzie coś się działo, dam wam znać. I oczywiście odkleję, przykleję na nowo taśmę. I silikonem, o, dach się ugina. Więc tak podociskam trochę, żeby mieć pewność. To dopiero na wiosnę, jak słońce przyświeci, to się wszystko ładnie zwiąże. O. Jak widać, trzyma. Od wiatru nam na pewno nie spadnie przy jeździe obwodnicą, autostradą, czy nawet tako. Tak to mniej więcej wygląda. Kolorystycznie trochę różnicy jest, no ale cóż, ten kolor to Iceland Blue. Jest to fajna alternatywa dla takiego zwykłego magnetu, takiej zwykłej anteny. No tu już trochę się syfu dostało. No a radio. No, eska tutaj szumi, na antenie nie szumiało, ładnie odbierała, ale no. Ale poza tym wszystko działa. Jak mówiłem, radia ja nie używam, ja odtwarzam akurat muzykę z pendrive'a, więc dla mnie to wielkiego znaczenia nie ma. Rzadko kiedy radio włączam, głównie jak zapomnę pendrive'a z domu, więc... Mógłbym równie dobrze tego nie podpinać, no ale lepiej, żeby to było już, jak kupione jest antena. Jako antena nie atrapa, to niech będzie. Tak więc myślę, że to tyle. Jakby coś się zmieniło, jakoś będę testy robił gdzieś podczas jazdy, to oczywiście wam dam znać, jakby coś nie działało. Tak więc to na tyle. Dzięki za obejrzenie. Trzymajcie się. Cześć.